Witam Państwa serdecznie po raz kolejny. Gabriel Maciejewski ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Chciałem dzisiaj pokazać Państwu owoc konferencji historycznej, która odbyła się w maju w Paście, zorganizowanej przez Centrum Kultury, Edukacji i Rozwoju im. Biskupa Kajetana Sołtyka, w której wziąłem udział. To była taka konferencja antypiłsudska, ponieważ ja szykuję różne bomby za plecami, które mogą zadziwić wiele osób, zarówno narodowców, jak i piłsudczyków, zaskoczyć w sposób taki niespodziewany. To też nie wygłosiłem tutaj jakiegoś zajadle antypiłsudskiego referatu, ale opowiedziałem o sprawach kontrowersyjnych niezwykle, to znaczy o działalności Banku Ziemskiego, Wileńskiego Banku Ziemskiego, który siłą rzeczy wiąże się z działalnością Józefa Piłsudskiego, albowiem mąż jego ciotki, hrabia Zubow, był prezesem tego banku, tak? Ojciec męża ciotki był prezesem tego banku. I bank ten, proszę Państwa, miał za zadanie podnosić z ruiny gospodarstwa ziemiańskie na Litwie. Bank ten w istocie prowadził innego rodzaju działalność, to znaczy próbował modernizować gospodarkę rolną w Wielkim Księstwie Litewskim w taki sposób, żeby zorientować się, na ile majątki mogą być zadłużone, to znaczy na ile majątki mogą przestać korzystać z taniej pracy i przez to być rentowne, a na ile mogą kupować maszyny i inne udogodnienia rolnictwa dynamicznie rozwijającego się na Zachodzie i modernizować się, tak? Modernizować się to znaczy zadłużać w tym wypadku konkretnym, bo misją tej modernizacji obarczono przecież bank, a nie jakieś stowarzyszenie. Oczywiście bez kredytu nie ma gospodarki, wszyscy to wiemy, natomiast ja tutaj omówiłem dość dokładnie sytuację w rodzinie Piłsudskich i bankructwo swojego ojca, olbrzymiego majątku jego ojca, zniszczenie tego majątku przez tego szalonego człowieka, majątku, który dostał w posagu razem z żoną. Oprócz mojego referatu są tu referaty wszystkich innych gości, którzy tam na tej konferencji wystąpili, także ja serdecznie Państwu tę książeczkę polecam, a oprócz tego jest tu także niedostępny już w 11 numerze Szkoły Nawigatorów, ponieważ numer się sprzedał, jest tylko dostępny na Allegro, ale za moją zgodą opublikowano tutaj ten fragment nieistniejącego drugiego tomu wspomnień księdza Mariana Tokarzyskiego dotyczący jego posługi w Belwederze. Także on się tutaj też znajduje. Znajduje się tutaj referat Grzegorza Brauna, znajduje się tutaj referat profesora Żaryna, profesora Lecha Wyszczelskiego, Sławomira Suchodolskiego, Rafała Ziemkiewicza, Henryka Nicponia, Marka Kamińskiego, Tomasza Ciołkowskiego, Tomasza Grygucia, profesora Macieja Giertycha, mój. I jeszcze są aneksy. A jeden autorstwa generała Izydora Modelskiego, drugi aneks masoni Józefie Piłsudskim, trzeci to jest ksiądz Marian Tokarzewski, a czwarty grupa Polaków przeciwna budowie pomnika. Protest przeciwko budowie pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie w 2018 roku. Proszę Państwa, jak kontrowersyjną postacią był Józef Piłsudski i jak skrajne wzbudzał, może nie emocje nawet, ale takie prądy intelektualne w ludziach, którzy teoretycznie nie powinny ulegać jego czarowi, to się Państwo przekonacie na jesieni, jak ja wydam pewną książkę. Nie powiem, co to będzie, ale dla mnie jest to spore zaskoczenie i myślę, że dla wielu Państwa też będzie. Książka jest tłumaczona z języka francuskiego w tej chwili. Już na pewno będzie przetłumaczona z języka francuskiego, a poznaję to po tym, że zaliczka została przyjęta, więc na pewno będzie. I to będzie dużym zaskoczeniem i ja myślę, że kiedyś się spotkamy na jakiejś konferencji, że będzie taka impreza, gdzie będą przeciwnicy Piłsudskiego, zwolennicy Piłsudskiego i rozpocznie się dyskusja, która nie zakończy się ciskaniem inwektyw, ale jakimiś może rzeczowymi wnioskami i może zejdziemy z tego parnasu, na którym osadziliśmy Józefa Piłsudskiego, ale nie pójdziemy do samego dna piekła, tylko gdzieś się w połowie zatrzymamy i uzgodnimy jakiś protokół rozbieżności, a może jakąś metodę na przyszłość. Oby tak się stało. Na razie mamy
owoc tej konferencji antypiłsudskiej, którą Centrum Biskupa Sołtyka zorganizowało w maju, a ja szczerze Państwa zachęcam do kupowania tej książeczki. Ona się znajdzie także w naszym sklepie. Jest oczywiście w sklepie u Michała przy stacji metra Stokłosy w sklepie Fotomag. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.